Zbrojny dom. No i oczywiście tak 16 maja powinno być, to jest moja pamięć, też to zauważył w 1942 roku, czyli powstanie w Getcie Warszawskim, tak jak powiedziałem, pierwsze powstanie o charakterze takim partyzanckim, miejskim na terytorium okupowanej Warszawy. I tutaj się skupimy przede wszystkim na powstaniu w Getcie Warszawskim, ale należy też pamiętać, że nie tylko Żydzi w Warszawie, nie tylko Żydzi warszawscy, Żydzi w Getcie Warszawskim podnieśli broń. Generalnie wiosna, lato, wczesna jesień 1943 roku to jest okres likwidacji getta, tak? Czyli zostało zlikwidowane getto warszawskie. Kilka miesięcy później rozpocznie się likwidacja getta białostockiego i tam również wystąpi ta okres zbrojny, wystąpi powstanie. Również powstanie miało miejsce w getcie częstochowskim, w getcie w Zagłębiu Dąbrowskim, czyli Sosnowiec Będzi. Więc to jest historia ta, która dotyka nie tylko Warszawy, także tyczy się w innych miejscach. No i także Żydzi zniecali powstania także w obozach zagłady. Czyli to miało miejsca przez Birkenau II, drugiego sierpnia 1943 roku miało miejsce powstanie w obozie Tygnika II. Także powstanie miało miejsce w oborze, w wodzie w Sobiborze. No i też jest całe mnóstwo obozów prasy przemocowej, tak bardziej lub mniej efemerycznych, gdzie też takie akty buntu nastąpiły. Takim szczególnie przejmującym przypadkiem jest obóz prasy, taki kolejowy obóz prasy w Kolinie Czarkowie, gdzie właśnie on nastąpił 13 sierpnia 1943 roku. I Żydzi tam pracujący za pośrednictwem jednego z niemieckich strażników, który był socjaldemokratą przedwojennym, czy utrzymywał dobre stosunki z tymi Żydami. Właśnie oni się dowiedzieli od niego o powstaniu w Getcie Warszawskim, więc tak zainspirowani przykładem Żydów w Warszawie, no postanowili nie zgodzić się na to, żeby tak być deportowanym do Hanna Wernerem i tam zginąć straszliwą śmiercią. Znieśli błąd, który polegał